Dzień dobry, Barbara Szeligowska. Witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj gości mamy troszkę więcej, ale przede wszystkim gościem jest Ewelina Ciszewska, lalkarka i autorka sztuki Mały Ktoś i Pogromca Potworów. I te właśnie ci bohaterowie tej sztuki są z nami, Ktoś i Pogromca Potworów. I witam Panią, Pani Ewelino. Dzień dobry. I po prostu myślę, że dowiemy się paru szczegółów na temat tej sztuki, bo jest Pani nie tylko autorką tej sztuki, ale też reżyserem, reżyserem sztuki, która będzie pokazana w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu już niebawem. O terminie powiemy później, a najpierw powiedzmy, o czym jest opowieść. Mały Ktoś i Pogromca Potworów, bajka dla dzieci, dla małych i dużych, mam nadzieję, to historia o poszukiwaniu tożsamości, opowiedziana w zabawny sposób, pełna przygód. Może krótko opowiem, że pewnego dnia mały chłopiec, nieśmiały, nie może nawiązać kontaktu z grupą, z bandą podwórkową. Ma zamiłowanie do rysunku, rysuje sobie gdzieś po cichu swojego ulubionego bohatera i okazuje się, że banda jest zainteresowana tym rysunkiem, zabiera na pytanie kto to ktoś. W ten sposób rodzi się mały ktoś. Tylko niestety ten mały ktoś właśnie niewiele wie o sobie i dlatego musi się wybrać do filozofii, czyli starej Sofy, chyba za dużo zdradzam w tej bajce. Natomiast wybiera się w daleką podróż, ma na szczęście odwagę, żeby się wybrać w tę podróż, a pomaga mu, no właśnie, Pogromca Potworów. Pogromca Potworów o bardzo takiej zadziornej minie i zadziornym spojrzeniu, pięknej różowej fryzurze. Na pewno wyniknie dużo dobrego z tej przyjaźni. Na pewno. To jest rzeczywiście postać o no, takiej wątpliwej troszeczkę przeszłości, ale za to niezwykle barwna i myślę, że mały ktoś w towarzystwie takiego bohatera nie będzie się niczego bał. I w efekcie pozytywna. Pani Ewelino, a jak to się stało, że trafiła Pani do Teatru w Wałbrzychu, bo Pani jest wrocławianką, działa na innej niwie, a będzie Pani pokazywała swoją sztukę tutaj u nas w Wałbrzychu. Jak doszło do tego? Ktoś zaprosił? Czy Pani się wprosiła? Jak to było? Dyrektor teatru zaprosił mnie, zresztą nie pierwszy raz, bo mam tutaj na szczęście na swoim koncie Pinokia i ruchowy spektakl urodziny plenerowy. No i po raz trzeci dyrektor zaprosił mnie z taką też małą sugestią, że może bym też coś napisała i wyreżyserowała. W związku z tym... Tak można napisać na życzenie? No, długo się chodzi z taką myślą. To czy oczywiście miała Pani wcześniej takie próby też pisarskie i... Miałam. Było to pokazywane na scenie. Tak, miałam premierę Eurydyki 22 czerwca 2016 roku, więc nie tak dawno. Czy łatwo się pisze? To zależy. To zależy od dnia, zależy od otoczenia, od tego wszystkiego, co się wokół dzieje. Od inspiracji i pomysłów. Od inspiracji. Nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie jakaś ciekawa myśl, a przede wszystkim cały czas towarzyszyło mi myślenie, co zrobić, żeby to było dla dzieci, ze świata dzieci. Stąd pojawiło się też takie... Zajrzałam do bajek terapeutycznych. Chciałam, żeby dzieci zetknęły się i jakoś oswoiły z zagadnieniem lęku, czyli lęk przed wysokością, lęk wysokości, lęk przed żywiołem, lęk przed ciemnością, coś co towarzyszy w dzieciństwie bardzo mocno, czy lęk przed czymś włochatym, jak na przykład pająk. Chce Pani przekonać dzieci, żeby nie bały się tak bardzo? Strach ma wielkie oczy. Żeby się oswoiły, że coś rzeczywiście może jest trochę niewygodne i trochę wygląda strasznie, ale głowy nie urwie. Głowy nie urwie, warto się zetknąć z takim swoim strachem, bo dużo dowiadujemy się wtedy o sobie. Zależy mi na tym, żeby to było takie wyzwalające uczucie. A właśnie, a Mały Ktoś i Pogromca Potworów, jak powstawał? Najpierw był pomysł i potem powstał tekst, czy
powstawało etapami, jak powstali ci bohaterowie właśnie, że to jest ktoś i pogromca potworów. To takie pomysły pewnie przychodziły do głowy, a potem trzeba było to przeleć na papier. Inspiracji było dużo. Inspirowałam się, jak również i autorka tych lalek, czyli Paulina Kasiukiewicz. Inspirowałyśmy się rysunkami dziecięcymi. W związku z tym taka prosta kreska była dla nas brana pod lupę, zwłaszcza dla Pauliny. Natomiast rzeczywiście etapami, czyli pojawił się tytuł Mały ktoś i pogromca potworów, ale też gdzieś tam usiane po drodze różne obrazy, myślę obrazem, więc to było coś, co zostało zasiane w głowie, a potem trzeba było to tylko rozpracowywać. Pani Ewelino, oczywiście sztuka teatralna, niezależnie od tego, czy to jest teatr dla dorosłych dramatyczny, czy teatr lalki, tego nie tworzy się samemu. Tutaj też jest cała grupa realizatorów. Z kim pani współpracowała przy Małym Ktosiu i Pogromcy Potworów? Kto jeszcze wchodzi w ten zespół? Zaprosiłam do współpracy Łukasza Damrycha, kompozytora, który napisał świetne piosenki. Specjalnie do tego spektaklu? Specjalnie do tego spektaklu pojawi się 5 piosenek. Paulina Kasiukiewicz, młoda debiutująca, artystka rzeźbiarka z Wrocławia. Po naszej Akademii Sztuk Pięknych. Czyli rzeźbiarka stała się lalkarką też. Rzeźbiarka stała się lalkarką, ale ten rysunek zawsze był jakby jej pasją, więc tak myślę, że trafiło na bardzo podatny grunt. Zaprosiłam Roberta Balińskiego, który wyreżyserował i wyreżyseruje, bo to za chwilę jesteśmy przed premierą Światło, co jest dość dużym wyzwaniem, ponieważ cała akcja dzieje się w szafie. A szafa miejsce jest, akcji, szafa. Miejsce akcji, szafa, więc to dość duże wyzwanie dla światła też, żeby odpowiednio wyseparować te światy i też prowadzić uwagę widza tym samym. No, a lalki powstały w pracowni naszej wałbrzyskiej, Teatru Lalki i Aktora. Tak, teatr ma świetną pracownię i właściwie panie służą i pomysłami, i swoim doświadczeniem. Także nawet jeżeli nie wszystko ja wiem, to czy Paulina na temat tych lalek, to panie rzeczywiście mają swoje sprawdzone różne patenty i dzięki temu ta praca jest i przyjemna, i taka właściwie to jest dla mnie coś nowego. Dlatego, że nigdy nie robiłam spektaklu jakby w 100% lalkowego. Dotychczas to się przenikało się wiele form. No i jeszcze ktoś musi animować, ktosia. I Pogromce Potworów, jak z zespołem aktorskim sprawa wygląda? Dobrałam zespół aktorski, właściwie pisałam bajkę pod zespół aktorski. Miałam w pamięci ich temperamenty i wrażliwość. W związku z tym Małego Ktosia gra Paweł Pawlik. Paweł Kuźma... Dzieci znają, tak? Pana Pawlika. Paweł Kuźma gra Pogromcę Potworów. Polecam tę osobowość. Naprawdę chyba szalona. Do siebie pasują. Chciałam już powiedzieć, że są dość podobni. Ale na pewno w szaleństwie tak. Gra Bożena Oleszkiewicz. Grają Korniki, czyli... Znowu zdradzam, Jakub Grzybek, Kamil Król i Katarzyna Kłaczek, dla której to jest również przedstawienie dyplomowe. Debiut dyplomowy, więc dość ważna rola szalonej myszy Laury. Duża też dla mnie odpowiedzialność, ponieważ wiedząc, że Kasia, że to będzie jej dyplom, rozszerzałam nieco wątek, żeby mogła się pokazać od jak najlepszej strony. Pani Ewelino, a wiem też, że będzie to i dla pani pewien taki egzamin, bo sztuka, mimo że jeszcze nie było premiery, już trafiła do konkursu i będą specjalni obserwatorzy. Tak, to dość... To chyba nie jest tajemnica. To nie jest tajemnicą, to jest wiadomość właściwie z dzisiejszego dnia. Jest organizowany co roku przez Instytut Teatralny konkurs na wystawienie polskiej sztuki współczesnej i na podstawie takich wstępnych kwalifikacji sztuka została zaproszona i właściwie przeszła pomyślnie do pierwszego etapu konkursu, a to oznacza, że przyjedzie komisja do Wałbrzycha z Instytutu Teatralnego i będzie oceniać to co wiadomo, zobaczy na scenie. Czy to wiadomo, kiedy przyjedzie komisja, czy ona będzie na premierze, czy to będzie właściwie prapremiera, prawda? To będzie prapremiera.
I czy na tej prapremierze będzie komisja, czy na jakieś późniejsze przedstawienie, czy to po prostu nie wiadomo i komisja sama sobie wybiera termin? Nie wiem, czy na premierze, chyba nie. Chyba jest jakiś regulamin, który określa, że przedstawienie musi być zagrane minimum 10 razy, ale nie jestem tego pewna. A udział w tym konkursie co oznacza? I jego wygranie, czy zdobycie jakiejś nagrody, to jest prestiż, czy też jakiś materialny wyraz? Nie wiem. Na razie wiadomo, że na razie ja jestem, będzie w konkursie. To taki prestiżowy dosyć konkurs. To jest prestiżowy konkurs, jakby firmowany Instytutem Teatralnym, więc waga chwili. Znają się na tej robocie, myślę, potrafią ocenić. Także tym bardziej jestem taka poruszona i podniecona faktem, że będzie to brane tak mocno pod lupę i że ktoś zobaczy, jak moje słowo funkcjonuje też w przestrzeni scenicznej, bo jeszcze się nie stresuję, ale myślę, że przyjdzie taki moment. Pani Ewelino, kiedy wejdzie Mały Ktoś i Pogromca Potworów, kiedy wejdą do repertuaru, kiedy jest premiera? Premiera jest 4 marca, zapraszamy serdecznie. Natomiast tuż po premierze w repertuarze Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu Mały Ktoś i Pogromca Potworów zaistnieją, przynajmniej na pewno w marcu. Praca przebiega sprawnie, czy już się trafiły jakieś niespodzianki? Jak to w świecie artystycznym różnie to bywa i wszystkiego nie da się do końca przewidzieć. Nie da się przewidzieć, ja już nie śpię po nocach z różnych powodów, bo kołaczą się różne myśli, bo jakieś zasłyszane ze sceny słowa albo nowe pomysły, które muszę wyeliminować i być czujna na to. Natomiast to, co aktorom wczoraj przekazałam po próbie, są jak narowiste konie. Uwielbiam przyglądać się ich szaleństwu na scenie, ale muszę też dokonywać jakiegoś wyboru. Natomiast lalki to ich żywioł, a tu w teatrze pozwala się na różne eksperymenty, więc to nie będzie tylko klasyczny, to nie będzie klasyczny mapet, bo to są lalki typu mapetowego. Te lalki będą uzupełnione o gesty, wzmocnione na różne sposoby, no a ten pan Pogromca pozwala sobie na rzeczywiście dużo, także... Słucha pani podpowiedzi aktorów, lekarzy, oni są tutaj rzeczywiście już doświadczeni, z niejednego pieca z chleb jedli. Zdecydowanie. Także może czasem, może ich podpowiedzi mogą się okazać korzystne. Ja myślę, że jeżeli taki Pogromca Potworów czy Mały Ktoś jest przedłużeniem ręki, to jest też jakby wypadkową właśnie charakteru, temperamentu. Oczywiście idziemy po linii tekstu, ale wciskamy między słowa tyle, ile się da, żeby te lalki oddychały swoim życiem i oderwały się od animatora. Na tym etapie jeszcze można dużo różnych rzeczy zrobić. Nowych, nawet takich nieprzewidzianych. Na to liczę. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem była Ewelina Ciszewska, autorka sztuki Mały Ktoś, Pogromca Potworów. Premiera 4 marca, już dzisiaj serdecznie zapraszamy, a pani bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I towarzystwu również. No. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.